Ode mną znajduje się linia kolejowa z Wałbrzycha do Jeleniej Góry, a w jej bezpośrednim sąsiedztwie jest sztolnia Miedziankowska. Jest to jedna ze sztolni odwadniających tutaj te pola kopalni w okolicach Miedzianki, a dokładnie odwadniała pole środkowe. Była to jedna ze sztolni dziedzicznych, tak jak wspomniałem. Teoretycznie sięgała bardzo daleko, natomiast na dzień dzisiejszy jest dostępne może 200 metrów, ale co ciekawe, też ona przez wiele lat była wysoko zalana. Dopiero niedawno ktoś rozkopał w lot i może uda się w woderach, to zobaczymy. Za chwilę jakiś pociąg nam tutaj nadjeżdża. No więc tam mamy Artura, który się przebiera. Ja też zaraz się przebieram i idziemy zobaczyć, bo to ta sztolnia za mną chodzi już od jakiegoś czasu, a teraz nadarzyła się okazja, więc do zobaczenia za chwilę. O, a więc tak to wygląda. No widać, masa roboty została tutaj wykonana, żeby to rozkopać. A za chwilę zobaczymy, czy nam wystarczy na wodery. Wyglądało ładnie. Na pewno jest opuszczone tam. Dobra, z pół metra. Ja też coś ponagrywam. Może. Idziemy eksplorować, albo starać się w ogóle wejść. Wiele lat dla takiej wykonania. Na razie wygląda dobrze. Chyba, że trzeba coś takiego robić. Ale na tej wodzie jest tak. Bardzo ładna, czysta woda. Tak, widać, że nie chodzi. Nie zmącone. Tu jest bardzo fajnie zrobione, bo są pięknie deskami pogradzane te boki, żeby się trzymało. Jak tu jest z wodą, no to się zaraz okaże. Ja stoję na razie na kamieniu. Chyba jednak nie bardzo. No i cóż, kurde, taki obiekcik. Widzisz, tu jest ten kamień, ale tu za chwilę już jest wody. Podejrzewam, że dużo głębiej. No, ja już tutaj staję to. No, no tak widzę, że już miałem wody praktycznie na 3 cm. Ładnie jest. Ale jest ładna, no. Przypierdzi, ale jest trochę pali. Ale ciągnie się kawał drogi. Mm-hmm. No więc chyba na wodery będzie troszkę przydużo tej wody. No. Bo tutaj się zatrzymaliśmy już na wrocie. Gdzieś mi się woda wlewa w kilku miejscach. Wiadomo, że na przykład kawałek dalej jest. Zobacz, tutaj są takie jakieś wzmocnienia, ale czy to się da po tym jakoś iść? Już nie chciałbym się wpierdzielić. Tam są te słupy, można się trzymać. Czy tam cokolwiek, może jak się złamie ta belka. Nie wiem, czy po drugiej stronie mi się światło załamuje. Generalnie ona jest cała wyłożona jakimiś takimi belkami. Te belki są na tyle stabilne, żeby nas utrzymać. Czy reszta? Się zastanawiam, czy nie pójść się przebrać w piankę. Chyba jest dupa. Na te belki nie są już stabilne. Mm-hmm. No. Było blisko. No nie, tak się nie da na pewno. No dobra, teraz podejście drugie. Przygotowanie trochę inne. W zasadzie moje pierwsze użycie pianki, bo kupiłem ją jakieś 1,5 roku temu czy więcej, ale jeszcze nie używałem. Jest szansa, że się sprawdzi. No. O, zaczyna się nalewać woda do pianki. O, jak się chłodno zaczyna robić w piance. Jak jest? Tylko to jest kwestia taka, że jak się już się woda naleje, to się zaraz nagrzeje. Tak, się ciepło. I będzie ciepła. No, trochę na wodery mogłoby być za dużo wody.
Sześciopiąt ma dużą wyporność, więc mogę sobie dryfować nawet w razie potrzeby. Co w zasadzie właściwie teraz robię. O, teraz nie dotykam dna nogami. O, tylko palcami dotykam dna. Dryfuję. Kamera by się na kasku przydała. No, tylko właśnie nie mam zapięcia do niej. O, widać tutaj te kawałki styropianu, jak woda wcześniej stała. Się osadziły. A co, dryfujemy dalej. Mamy jakieś poszerzenie. Ale to tylko takie poszerzenie. O, to już przynajmniej mogę iść. Prawie. No jednak ta pianka, mimo że mokra, to jednak nie przepuszcza aż tak wody. Jeśli tam jeszcze mam suche miejsca. Zdecydowanie, jakbym miał kamerę na kasku, byłoby mi łatwiej, mógłbym sobie płynąć. Przekrój jest taki ładny, stary. O, stałem na belce. Tutaj jakieś podesty były. O, kolejna belka pod nogami. Czy będzie je widać pod wodą? O, na razie to dryfuję. Prosty chodnik, jak zbiczas strzelił. Coś tam na końcu widzę, jakby może ten zawór już szczunia ma mieć 200 metrów, tak jak tam wcześniej wspominałem. O, widać na stropie ślady narzędzi ręcznych, ale też widać wbite tutaj takie gwoździe, pewnie coś wisiało na nich. O, płyniemy. Jakąś belkę pod wodą widzę. Słuchaj, pytanie, czy nie jest mi zimno? Nie, nie jest mi zimno. Tak naprawdę jest mi gorąco w głowę przez ten kaptur. O, robi się ciasno. Przekrój się nam zmniejsza. Słuchaj, jak to wygląda. Tak to wygląda. Cieśniutko, cieśniutko. Po bokach, to nie wiem, czy będzie widać, może spróbuję chwilę postać, żeby woda się uspokoiła i pokazać, co jest na dnie. Zresztą w sumie głupo jest wodoodporne, więc mogę pokazać, co jest na dnie. Ale ja nie chcę go maczać. Później będę miał wodę na obiektywie. O. Mogę zamoczyć latarkę i widzimy jakby belki. Zaraz, to są tory. Tak, to są tory. Haha, ciekawe. Pierwszy raz widzę tory w tak starej sztolni. I to, co się zawsze zastanawiałem, dlaczego te belki są tak daleko od siebie? Przecież to trochę za daleko jak na podkłady. No ale jak widać, tak właśnie było. To jest jeden podkład. Dopiero tam jest następny. A tam kolejny. O. Fajnie to wygląda tak. Miernie tylko będę mi pika. A więc atmosfera jest troszeczkę gęsta. Na razie pika pojedynczo. Nie widzę go, bo mam go na kasku. Ale po ilości piknięć jestem w stanie określić zawartość dwutlenku węgla. I mamy te tory. I mamy prosty ciągle taki, no, dla piknięcia.
gęściej. Zapiknięcie to 0,7% dwutlenku węgla. Ziemia jest praktycznie tak samo głęboko. Można by się spodziewać, że coraz dalej będzie coraz płyciej. Natomiast nie, ciągle jest głęboko. Tutaj ślad po gniazdo, po jakiejś belce. O, 3 piknięcia. O. Słusznie, że nawet nie dojdę do końca. W 4 piknięciach zawracam. Zawrócę, bo to oznacza, że przydał mi się poważniejszy miernik. Ale to jakieś drewno nam się pokazuje. Chyba tam w oddali widzę zawał. Tutaj pierwsze miejsce, w którym coś z boku wyjechało. Więc do tej pory wszystko było bardzo stabilne. Zimno mi się zrobiło, jak zacząłem wychodzić z wody. Tu wyjechało z tego. Na 4 piknięcia. Czy mi się zdawało? Są 4 piknięcia. Więc dalej nie będę szedł. Widzę tam chyba w oddali zawał. Tak, 4 piknięcia, dalej nie idę. Akurat dobre miejsce, bo przechodzić przez tą belkę trochę byłoby ciężko. Znaczy tędy górą trzeba by. Ale no, zawracam, bo nie mam dobrego miernika terenu. Kiedyś będzie można jeszcze tu wrócić. Ale tak mi się wydaje, że 10-20 metrów i to będzie koniec. No nic. Doszedłem do zawału. Tam Arturo, czy mi się wydaje? Arturo świeci. Zawracam. Całkiem przyjemne doświadczenie, ale potrzeba lepszego miernika. Woda jest zmącona, już nie będzie tak dobrze widać. I trzeba się nie zabić o podkładzie. Miernik lat będzie pikał przez jakiś czas jeszcze, bo ma dużą bezwładność, zanim się przewietrzy. Dobra, po szynach może uda się iść. Marcin, chyba trzeba nową pasję oddaleźć, nurkowanie. Nie, do nurkowania to mnie nie ciągnie. To ktoś prawie. Wystarczy mi pływanie. No nie ma. Ale tak właśnie sobie mówiłem, że bałem się, że będzie zimno strasznie, to jest całkiem przyjemne w takiej piance sobie pływać w sztorni. O, dobra. No chyba czas zakończyć tutaj. Miernik już się uspokoił, słychać. Zeszło poniżej 0,5%. No, więc prawie udało mi się zeksplorować sztolnię miedziankowską. Zostało może 20 metrów, bo wydaje mi się, że już zawał widziałem z przodu. Ale, no, ten zawał do przejścia. Ale nie poszedłem, bo już dwutlenek węgla był spory, więc cóż, i tak dało się dużo osiągnąć. Test pianki
test siebie w piące. Dobra, to by było na tyle. Do zobaczenia.